Dzień dobry, kochane. Witam Was w kolejnym odcinku Waszych komentarzy i dziś tematem przewodnim będą kwasy, a konkretnie czy można je stosować, gdy mamy trądzik. Porozmawiamy również o mezoterapii mikroigłowej oraz o trądziku hormonalnym. I właśnie, jak to jest z tymi kwasami? Tu jedna z Was zadała mi pytanie, czy kwasy mogą powodować wysyp? W internecie można znaleźć wiele sprzecznych opinii. Niektórzy znawcy tematu twierdzą, że kwasy drażnią skórę i mieszki włosowe i nie powinny być stosowane przez osoby z trądzikiem. Absolutnie nigdy nie podpiszę się pod tą teorią, bo doskonale wiem, jak to wygląda w praktyce. Słuchajcie, przerobiłam setki skór trądzikowych, wyprowadzam skóry po 20-letnich trądzikach. I absolutnie peelingi chemiczne, czyli kwasy, są moim podstawowym narzędziem pracy i wyprowadzam te skóry z dużym powodzeniem. Dlaczego tak lubię kwasy? Kwasy regulują przede wszystkim pracę gruczołów łojowych. Cudownie poprawiają strukturę skóry, zmniejszają widoczność porów. Regulują w ogóle poziom wydzielania łoju, nie tylko samą pracę gruczołów łojowych, ale też tę funkcję ich wydzielniczą. Dodatkowo, słuchajcie, cudownie rozjaśniają przebarwienia pozapalne, zmniejszają stany zapalne, przyspieszają gojenie skóry. Więc czego chcieć więcej? Stosowane mogą być nawet w kombinacjach chociażby z mezoterapią mikroigłową, czy w odstępach czasowych z laseroterapią i wtedy efekty są fenomenalne. Więc absolutnie, słuchajcie, jak najbardziej jestem za kwasami. Najważniejszą rzeczą jest to, z jakiego pułapu wychodzimy, to znaczy przede wszystkim z jaką skórą mamy do czynienia i tu jest odpowiedni dobór kwasu najbardziej istotny. To znaczy, doskonałym kwasem jest kwas salicylowy, który przepięknie reguluje pracę gruczołów łojowych. Słuchajcie, on ma powinowactwo do kwasów do gruczołów łojowych, co oznacza, że cudownie w nie wnika. Czyli słuchajcie, nawet jest tak z kwasem salicylowym, taka ciekawa informacja, że gdybyście miały nawet położony krem na skórze, to kwas salicylowy Wam przez nie przeniknie, bo on po prostu przecudnie właśnie wnika w tłuszcz, wnika w lipidy naszego naskórka i on, słuchajcie, reguluje pracę gruczołów łojowych, likwiduje stany zapalne, reguluje przede wszystkim poziom w warstwie rogowej, poziom tych martwych komórek naskórka, wygładza skórę. Cudownie leczy trądzik, tylko teraz zależy od tego, w jakim stężeniu mamy kwas, w jakim pH roztworu też jest, jakie jest pH roztworu właśnie, w którym znajduje się ten kwas salicylowy. Tu też polecam mój odcinek o kwasach, gdzie mówiłam Wam o tym, że nie tylko same stężenie kwasów mówi o tym, jak będzie działał silnie dany preparat, ale również też jakie mamy niskie pH. Im niższe pH, tym będzie bardziej drażniące działanie danego preparatu. Powracając tutaj konkretnie do kwasu salicylowego, to jest jeden z najdoskonalszych kwasów, ale rzeczywiście potrafi być drażniący. I teraz, jeżeli będziemy miały do czynienia na przykład ze skórą, która nie toleruje salicylanów, no to absolutnie tutaj odpada, tak? Druga rzecz, jeżeli skóra jest podrażniona i nałożymy na taką podrażnioną skórę kwas salicylowy, no to niestety rzeczywiście wtedy możemy zaliczyć tak zwany wysyp. Wszystko zależy od tego właśnie, jaki dany kwas dobierzemy. Dlatego też coraz to jest więcej odkryć, coraz to więcej tych kwasów właśnie pojawia się na rynku kosmetologicznym. I chociażby mamy nowe polihydroksy kwasy, czyli tak zwane kwasy trzeciej generacji, kwas laktobionowy czy glukonolakton, które w ogóle nie są kwasami drażniącymi, przepięknie nadają się do nawet leczenia atopowego zapalenia skóry, gdzie jeszcze kilka lat temu to w ogóle było nie do pomyślenia. Więc wszystko zależy od tego, jaki dany kwas będzie dobrany do odpowiedniego problemu. To jest najważniejsze. Dlatego zawsze warto rzeczywiście, słuchajcie, tutaj po prostu poprosić o poradę fachowca, jeżeli macie wątpliwości, jaki rodzaj kwasu po prostu dobrać do właśnie potrzeb waszej skóry. To jest najistotniejsza kwestia. Czyli zawsze też, to jest tak dokładnie jak Wam mówię z tym, czy ten kosmetyk będzie dobry dla mnie. Czy to jest dobry kosmetyk, może inaczej. Takie zadane pytanie też często słyszę. Dobry kosmetyk to jest taki, który będzie odpowiednio indywidualnie dobrany do Waszego problemu. I wtedy on będzie dobrze się zachowywał na Waszej skórze. I właśnie dokładnie tak jest z kwasami. Możemy zaliczyć też wysyp, ale często taki wysyp to jest tylko, słuchajcie, 2-3-dniowy, taki początkowy. Natomiast jeżeli będzie, mówię, źle dobrany kwas, to rzeczywiście nawet może zaognić stany zapalne w skórze. Czyli ważne jest po prostu
odpowiednio dostosowany preparat. I wtedy wszystko naprawdę będzie pięknie. Taką skórę można przecudnie wyprowadzić. To jest podobnie z kwasami, tak jak w przypadku retinolu, tak? Często zaliczamy tak zwany na początku kryzys ozdrowieńczy i jak przejdzie cały proces biochemiczny w skórze, wtedy ta skóra nagle odkrywa swoje nowe ja. Więc tak dokładnie jest z kwasami. Ja absolutnie jestem za tym, żeby leczyć skórę dotkniętą trądzikiem kwasami odpowiednio dobranymi. Tutaj mamy naprawdę ogromny wybór. A teraz, kochane, już przechodzimy do dalszych pytań. Pierwsze pytanko jest takie. Czy po wspomnianym przez Panią Ferulak system jest łuszczenie skóry? Taką informację widzę na jednej ze stron. To jest film o przebarwieniach latem. Ferulak system, przypomnę, to jest zabieg profesjonalny, polega na wykonaniu, nałożeniu dwóch preparatów wodno-alkoholowych z różnym stężeniem kwasu ferulowego. I teraz słuchajcie, łuszczenie skóry oczywiście możemy zaliczyć. Jak najbardziej z reguły przy Ferulax system to jest, słuchajcie, takie łuszczenie, takie bym powiedziała pitu-pitu, ja to tak nazywam, czyli że takie znikome. Może się pojawić, ale nie musi. I znowu dochodzimy do tego, co mówiłam przed chwilą o kwasach. Wszystko zależy od punktu wyjścia. Jakie było nawilżenie tej skóry, czy jest mocno nagromadzona, nadbudowana warstwa rogowa. Bo jeżeli tak jest, to rzeczywiście po stymulacji właśnie nawet takim zabiegiem Ferulax System będziemy miały delikatne złuszczanie tego naskórka. Ono może być wtedy nawet widoczne, ale generalnie złuszczanie po kwasie ferulowym to jest takie, słuchajcie, że mamy tylko takie przyprószenie naskórka, ja to tak nazywam. Więc tu absolutnie nie ma obaw, że musimy gdzieś na tyle poukładać ten zabieg w naszych planach, żeby później zamknąć się przed ludźmi, bo nie będziemy wyglądały odpowiednio. Nie, tutaj naprawdę bez obaw. To jest zabieg naprawdę delikatny, całoroczny i nie trzeba tutaj planować sobie mocno gdzieś życia, żeby właśnie go gdzieś wpisać w czas. Także spokojnie. Kolejne pytanie, czy przyjmuje Pani w Gdańsku? Nie, nie przyjmuję w Gdańsku, a w Pruszczu Gdańskim. Natomiast tutaj też taka informacja, już nie przyjmuję nowych klientek ze względu na to, że słuchajcie, mam rozpoczęte terapie trądzikowe. Taka terapia trądzikowa potrafi trwać od 1,5 roku do 2 lat. Natomiast moje plany na najbliższą przyszłość są takie, że szykuję szkolenia dla profesjonalistów właśnie po to, żebyście mogły później znaleźć odpowiednie osoby w swoim miejscu zamieszkania i mam nadzieję, że to właśnie, tak jak wspomniałam, w najbliższych miesiącach już mi się uda przygotować, ale tak jak mówię, to jest jeszcze proces w przygotowaniach, na pewno jak ruszę, dowiecie się o tym, że takie szkolenia już istnieją i po prostu będę tutaj mogła się dzielić wtedy moją wiedzą i doświadczeniem z profesjonalistami, także jak najbardziej, żebyście mogły właśnie Wy skorzystać. To wszystko jest po to. Mówi się o niewyciskaniu pryszczy, ponieważ jest to niewskazane, jednak po wyciśnięciu stanu zapalnego szybciej się on goi i znika, a tak jak się nie dotyka w ogóle, to goi się wieki i zostaje ślad. Dużo osób twierdziło, że ma tak samo, więc jak to w końcu jest? Więc teraz tak, kochane moje, wycisnąć to można za skórnik zamknięty bądź za skórnik. Ale wierzcie mi, bądź ewentualnie krostkę z takim, wiecie, niezaognionym stanem, czyli tak, że nie mamy bolącej gulki, bo jeżeli mówimy o stanie zapalnym, jak mówiłam Wam o wyciskaniu, to słuchajcie, mamy rozróżnienie zmian, tak? Jak mamy już taką krostkę, że mamy tylko ją na powierzchni skóry i widzimy ten biały czubek, to jeżeli ją wyciśniemy, tylko teraz tak, musi być odpowiednio taka skóra przygotowana, przede wszystkim. Musi być dobrze zmyta, i to najlepiej wykonujemy wieczorem. To nie jest tak, że ja do tego zachęcam, bo nie zachęcam, ale jeżeli już tak Was bardzo ręce świerzbią, to kiedy to wykonać? Nie w każdym momencie dnia, czyli oczyszczamy bardzo dokładnie skórę wieczorem. W 3 krokach, to co już wiecie, olejek, żel i tonik. Po stonizowaniu skóry wtedy miejscowo możemy ją zdezynfekować albo skinseptem, czyli specjalnym preparatem do dezynfekcji skóry, lub oktaniseptem i wtedy bardzo delikatnie owijamy w ogóle, to jest też bardzo ważne, albo ligniną, albo fizeliną, ewentualnie może być ręcznik papierowy, ale ręcznik papierowy jest twardszy, jest bardziej drażniący też dla skóry, więc możecie tu uszkodzić sobie na skórek. Najlepiej czymś mięciutkim sobie owinąć palce, oczywiście łapki też muszą być zdezynfekowane, to jest bardzo ważne. I wtedy delikatnie, podważając taką zmianę, możecie wycisnąć ją bardzo, bardzo delikatnie, ale nie ciśniemy nigdy na siłę, słuchajcie. Coś takiego w ogóle nie powinno mieć miejsca. Dlaczego?
Słuchajcie, wyciskanie na siłę przede wszystkim powoduje uszkodzenie warstwy rogowej, to jest podstawa, ale drugie, możecie też uszkodzić naczynka. Możecie spowodować nawet pod wpływem takiego intensywnego wyciskania wybroczynę. W rezultacie pojawi Wam się krwiaczek, to może się później dużo dłużej goić. Dużo większym w ogóle prawdopodobieństwem jest to, że przy wyciskaniu różnego rodzaju zmian nie wyciśniecie jej na zewnątrz, tylko wprowadzicie ją głębiej do ujścia gruczołu łojowego. I teraz słuchajcie, ujście gruczołu łojowego to nie jest to, co widzicie na powierzchni skóry, ja to już nieraz tłumaczyłam. Pory skóry to jest ujście mieszka włosowego, a mieszek włosowy to jest taki, słuchajcie, powiedziałabym, no, to jest takie, jak powiem lejek, to Wam się zaraz pomyli z lejkiem gruczołu łojowego. Ujście gruczołu łojowego to jest takie wąskie ujście, przez które wydostaje się łój i łodyga włosa, po której idzie ten łój na powierzchni skóry. Mamy teraz taką przestrzeń, tutaj mamy skórę, tutaj mamy gdzieś na tej, powiedzmy, tu jest ujście właśnie mieszka włosowego, poniżej mamy ujście gruczołu łojowego, ono jest wewnętrzna skórka. I teraz słuchajcie, w momencie, gdy Wy wyciskacie, to Wy wyciskacie tylko to, co macie z powierzchni. Wy chcecie wycisnąć to, co jest tam wewnątrz, ale to tak nie wygląda. I często jest tak, że jak macie właśnie ten stan zapalny, to Wy wciskacie go głębiej i w rezultacie powiększacie stan zapalny, który już się tutaj dzieje i tam cała historia po prostu jeszcze zaczyna się mocno zaogniać. Dlatego jestem absolutnie przeciwniczką wyciskania stanów zapalnych. Najlepszym sposobem na to, jeżeli macie mocny stan zapalny, jest zastosowanie Darsonwala. Prądów Darsonwala, które wnikając do dokładnie właśnie tego ujścia gruczołu łojowego, będą czyniły swoją powinność, przepięknie rozbiją Wam ten stan zapalny i przyspieszą regenerację naskórka i przyspieszą gojenie. I to jest najlepsze wyjście z sytuacji. I kolejne pytanko. Robiąc zabiegi dermarollerem raz w miesiącu używam kwasu ferulowego Apis i peelingu kawitacyjnego, serum, krem i tak dalej, ale chciałam zapytać, czy pomiędzy zabiegami mogę używać już bez nakłuć raz w tygodniu ten kwas i peeling i co ewentualnie następnie mogłabym nałożyć jeszcze na to? Dodam, że używam retinol. Jak najbardziej można jeszcze raz w tygodniu wprowadzić tego rodzaju rozwiązanie, oczywiście bez nakłuć. Kwas i peeling kawitacyjny będzie bardzo dobrym wyjściem z sytuacji, ale tutaj już potem raczej nałożyłabym na przykład maskę nocną, żeby troszeczkę tę skórę zregenerować, albo ewentualnie maskę w płachcie, też jest bardzo dobrym wyjściem z sytuacji. Także możemy sobie tworzyć takie mini zabiegi bez nakłuć, tylko tak jak mówię, wtedy warto po prostu jeszcze wykończyć to maseczką. Nie kończyłabym już tego za każdym razem retinolem, bo to może być troszeczkę za bardzo drażniące dla skóry. Zostawmy coś takiego na comiesięczny taki zabieg, a właśnie mówię, raz w tygodniu tutaj maska nocna lub maseczka w płachcie będzie doskonała. Co poleca Pani na hormonalne, bolące podskórne gule, wyskakujące głównie na żuchwie? I teraz pewnie kogoś zaskoczę, bo przede wszystkim najpierw należy dojść do tego, skąd się te podskórne gule pojawiły, co jest przyczyną. Czyli tutaj możemy mieć przyczyny oczywiście hormonalne, możemy mieć przyczyny, tu jest zresztą na hormonalne bolące gule, czyli okej, rozumiem, że coś się pewnie dzieje z hormonami, ale być może podkreśla to również nabiał. Proponowałabym odstawić na 2 miesiące nabiał i zobaczyć reakcję skóry, czy właśnie te bolące gule zwyczajnie w świecie nie zaczną się zmniejszać. Natomiast jeżeli chodzi o takie działanie typowo miejscowe, to świetnie sprawdza się wykonanie peelingu kwasowego i później po jego zmyciu, bądź jeżeli mamy peeling niezmywalny, nałożenie miejscowo retinolu. Ja to radzę, słuchajcie, moim klientkom i to sprawdza się fenomenalnie. Czyli nakładamy sobie peeling kwasowy, jeżeli jest taki, który wymaga zmycia, no to oczywiście zmywamy, na to nakładamy punktowo retinol, natomiast nie stosujcie takich rozwiązań na całą skórę, ok? Bo wtedy może, tak jak mówię, wystąpić podrażnienie, złuszczanie i niepotrzebnie. A z kolei, jeżeli mamy peeling niezmywalny, to też można tak zrobić. Nakładamy sobie peeling kwasowy i już dosłownie po minucie, dwóch nakładamy retinol. Tak się robi, takie kombinacje właśnie w gabinecie, to się sprawdza rewelacyjnie. Więc to jest dobre wyjście z sytuacji. Kolejne, możemy sobie również nałożyć miejscowo różnego rodzaju preparaty z kwasami. Czyli może być to tonik z kwasami i później na taki tonik z kwasami po przemyciu już
delikatnym nawet w masowaniu takiego toniku, też możemy nałożyć retinol. Możemy zastosować chociażby maskę z glinką i na to też retinol. Retinol punktowo, nawet zastosowany ponownie, jakby w sensie ponownie. Jeżeli nałożyłyście retinol na przykład poprzedniego dnia, a mimo wszystko gdzieś tam jeszcze ten stan zapalny jest taki mocno widoczny, możecie sobie wtedy retinol nałożyć 2-3 dni z rzędu i to też powinno w dużej mierze pomóc. Więc jeżeli będzie to wymagało powtórzenia, to się nie obawiajcie, ale tak jak mówię cały czas, żeby to było tylko i wyłącznie stosowane miejscowo. Ach, i jeszcze bym zapomniała, jak mówiłam tutaj wcześniej też z kolei o rozwiązaniach przy wyciskaniu właśnie. Na takie bolące gule cudowny jest Darsonval. Prądy Darsonvala, także zachęcam do zakupienia sobie, to jest koszt około 100 zł, macie rewelacyjne rozwiązanie na lata i wtedy rzeczywiście prądami Darsonvala możemy zastosować takie rozwiązanie miejscowe. Rewelka. Czy to prawda, że pochodne kwasu askorbinowego działają słabiej? To teraz słabiej w jakim aspekcie? Bo jeżeli mówimy o czystym kwasie askorbinowym, czyli właśnie w takiej postaci ascorbic acid, rzeczywiście ta forma jest najmniej stabilna, jeżeli chodzi o działanie, jeżeli chodzi o oddziaływanie światła dziennego, bo faktycznie taka witamina będzie nam się najszybciej utleniała i ona zresztą ma, słuchajcie, takie działanie drażniące na skórę, ale najszybciej rozjaśni Wam przebarwienia. I tu, myśląc w tej konsekwencji, faktycznie, glukozyt askorbylu, czy tetraizopalmitynian askorbylu, czy forma etylowana, czy forma MAP, czy forma SAP, będzie rzeczywiście działała wolniej, ale delikatniej. To nie znaczy, że od razu słabiej. Słabiej rzeczywiście w takim aspekcie, że patrzymy, że w kwestii na przykład, gdybyśmy sobie porównały ilość dni, to tak, kwas askorbinowy w czystej postaci najszybciej Wam zadziała rozjaśniająco, ale z kolei najbardziej drażniąco i na przykład takiego preparatu z czystym kwasem askorbinowym w dużym stężeniu nie będziecie w stanie zastosować dzień po dniu. Gdzie w przypadku tych delikatniejszych formuł możecie zastosować dzień po dniu i w rezultacie osiągniemy bardzo podobny efekt. Tutaj najbardziej polecam tetraizopalmitynian askorbylu, który daje podobne rezultaty do czystego kwasu askorbinowego, nie działa drażniąco, a jeszcze przy okazji macie piękną stymulację włókien kolagenu i elastyny, ale bez efektu złuszczania, jak to się dzieje właśnie w przypadku ascorbic acid. Idziemy dalej. Czy w internecie krąży wiadomość, że radiofrekwencja mikroigłowa powoduje szybsze starzenie skóry, czy to prawda? Słuchajcie, to jest taka teza, która też krążyła kiedyś wokół kwasów, że jeżeli stymulujemy silnie skórę do regeneracji, to wtedy przyspieszamy obumieranie komórek. Jest coś takiego jak apoptoza komórkowa. Tu oczywiście każda komórka skóry ma zaprogramowany, jakby można powiedzieć, taki czas umieralności, no bo cały czas ta skóra pracuje bez ustanku. I teraz tak, była taka teza, że rzeczywiście jeżeli stosujemy na przykład kwasy, czy w ogóle inne substancje, które pobudzają naszą skórę do szybszego namnażania się tych komórek, no to wtedy ta skóra ilość przemian swoją przejdzie i po prostu ona szybciej się starzeje. Już dzisiejsze badania absolutnie taką tezę obaliły, że słuchajcie, właśnie ta regeneracja komórkowa przyspieszona, ona jeszcze pobudza cały czas. To nie jest tak, że słuchajcie, nagle ta skóra się zatrzymuje, już ilość tych setki tysięcy swoich przemian komórkowych przeszła i nagle przyspieszyłyśmy starzenie skóry. Nie. Możecie sobie poczytać też świetne doniesienia chociażby o retinolu, że tego rodzaju działania i w przypadku tutaj radiofrekwencji mikroigłowej, gdzie stymulujemy skórę do odnowy, nie będzie powodowała szybszego starzenia skóry. To też były takie obawy chociażby w kwestiach stosowania kremów antystarzeniowych, tak? Czy przeciwzmarszczkowych, że boimy się, że jak zaczniemy więcej, szybciej je stosować, aniżeli metryka na to wskazuje, no to ta skóra o rany zacznie nam się szybciej starzeć. Nie, absolutnie nic takiego się nie dzieje. Tutaj po prostu pobudzamy regenerację naszą komórkową i stymulujemy tą skórę. Zobaczcie, jak przepięknie chociażby można też to odnieść do treningów, do dzisiejszych sportów, jak niesamowicie dużo większe osiągnięcia dzisiejsi sportowcy mają, więc tak samo dzieje się też w rozwoju właśnie kosmetologii, wiemy coraz więcej. Więc nie, proszę się nie obawiać, tutaj w kwestii radiofrekwencji stymulujemy nasz kolagen i elastynę i to nie jest tak, że ta skóra będzie się szybciej starzała. Absolutnie jest odwrotnie. Jakich kosmetyków używa Pani do swojego makijażu?
Zawsze jest taki staranny, kolory cieni są do powiek idealnym. Bardzo dziękuję za tę uwagę. Słuchajcie, ja naprawdę używam, jeżeli chodzi chociażby o podkłady, to dokładnie używam tych kosmetyków, z którymi się z Wami dzielę. Dzisiaj na przykład mam na twarzy Algoton marki Sensum Mare, jeden z moich ulubionych kosmetyków, czyli to jest ten krem BB Algoton, który cudownie kryje, przepięknie rozświetla skórę. Ale bardzo chętnie również używam chociażby Sur Base, ostatnio też jeden z moich ulubionych kosmetyków, który cudnie też właśnie i rozświetla skórę, niweluje widoczność porów, też nie podkreśla widoczności zmarszczek. Więc tutaj, jeżeli chodzi o kosmetyki właśnie w kwestiach takich jak, znaczy w tematyce kremów BB czy podkładów, to właśnie Wam powiedziałam. Natomiast słuchajcie, tutaj też mam, zauważyłam, że wiele z Was się pyta właśnie, co można stosować przy tych cerach, czy problematycznych, czy w ogóle, co bym polecała w kwestii kosmetyków kolorowych. Nie będę Wam rozwijała tematów, jeżeli chodzi o wykonanie całego makijażu, natomiast chętnie podzielę się z Wami tutaj na kanale. Mam tutaj w planach stworzyć taki materiał właśnie odnośnie podkładów, odnośnie kremów BB, czy chociażby podkładów mineralnych. Będę prowadziła też takie testy, bo co najważniejsze, jedno to moja skóra, ale nie mam w tej chwili skóry trądzikowej. Będę odsyłała takie preparaty do moich testerek i będziemy wtedy sprawdzały, jak dany preparat się zachowuje, ale musicie mi na to dać czas, żebym mogła taką wiedzą się z Wami podzielić, bo tak jak wiecie, właśnie wszelkie kosmetyki, które ukazują się tutaj na kanale, są przetestowane, więc absolutnie są to wyniki tych praktycznych moich działań, tych praktycznych badań, więc żebym mogła się szerzej tutaj z Wami podzielić taką wiedzą, to zwyczajnie w świecie po prostu potrzebuję troszeczkę więcej czasu. Odnośnie jeszcze tutaj cieni do powiek, to używam różne cienie, bo są to cienie Nabla, Too Faced, teraz nawet zapomniałam, po prostu mam kilka gdzieś tam różnorakich palet, czasami zdarzają się też cienie Maka, także staram się po prostu też, żeby to były cienie pięknie napigmentowane, także tutaj różnorakie po prostu. W tej chwili mówię, jest ich wiele, Huda Beauty na przykład też, także jeżeli właśnie chodzi o cienie. Lubię się tym bawić, też jestem wizażystką zresztą, ale tak jak tutaj mówię, przeszłam na tę drugą stronę mocy i zajęłam się też bardziej pielęgnacją. To zawsze szło razem gdzieś tam w parze i pielęgnacja i wizaż, ale teraz zdecydowanie bardziej zafascynowały mnie te problemy skóry. Więc powracając tutaj do tematu odnośnie makijażowych rzeczy, to zajmę się tą kwestią, ale właśnie w konwencji podkładów, kremów BB i pudrów, żebym mogła Wam najbardziej pomóc, żeby to było przedłużeniem tej Waszej pięknie poprowadzonej pielęgnacji. Lecimy dalej. Jak skutecznie pozbyć się małych brodawek płaskich na twarzy? Część zginęła sama, ale kilka z nich uporczywie siedzi i nie mogę się ich pozbyć. Laser mnie przeraża, a właściwie jego skutki uboczne. Po pierwsze, wszelkiego rodzaju, kochane moje, takie zmiany diagnozujemy u dermatologa. Pod dermatoskopem, bądź po prostu pod jego wprawnym okiem. I tu nie ma przebacz. Nie ma czegoś takiego jak likwidowanie czegoś na własną rękę. Nie mówię, bo tutaj się to prawdopodobnie nie odbyło. Natomiast laser jest cudowną rzeczą na tego rodzaju zmiany. Jeżeli absolutnie nie wykazują żadnych tutaj nowotworów, czyli nowotworzenia się, żadnych takich aspektów, to jak najbardziej tak. Można je w ten sposób usunąć, właśnie nie chirurgicznie, tylko laserowo i to jest fenomenalne rozwiązanie. Wbrew pozorom, co Wam się może wydawać, laser działa w punkcie, nie niszcząc okolicznych tkanek. Tak działa wiązka lasera, po prostu w punkt. I możemy cudownie właśnie zadziałać na takie zmiany, nie tylko brodawki, to mogą być włókniaki, to mogą być chociażby tłuszczaki, także jak najbardziej tak, tylko po prostu, żeby było to przez odpowiedniego fachowca wykonane, który zjadł zęby, że tak powiem, na laserach, bo na laserach trzeba się znać, tak powiem kolokwialnie. I słuchajcie, lasery cudownie mogą odmłodzić też naszą skórę, ale wszystko właśnie najpierw zależy od odpowiedniej diagnostyki. Diagnoza jest najważniejsza i później możemy działać, a skutki uboczne wcale nie są takie, jak można myśleć. Nie taki diabeł straszny, bo często jeżeli jest odpowiednio dobrany, delikatny laser, to tak naprawdę rekonwalescencja trwa 2-3 dni. Także. Które z aktywności można praktykować przy skórze dotkniętej EUZS? Gua sha, bańka chińska, ice roller, roller 3D, masaż manualny. I niestety zasmucę, żaden. Słuchajcie, kochane moje,
jeżeli mamy jakiekolwiek zmiany, łojotokowe zapalenie skóry, atopowe zapalenie skóry, trądzik różowaty czy trądzik pospolity, tego rodzaju zabiegów nie wykonujemy na własnej skórze. A łojotokowe zapalenie skóry jest w ogóle, szczególnie powiedziałabym, problematyczne, bo tutaj ta skóra ma bardzo mocno zaburzoną też warstwę hydrolipidową. W związku z tym tego rodzaju praktyki będą tylko potęgowały występowanie takich zmian. Nie kombinujemy. Najpierw doprowadzamy do wyleczenia skóry i dopiero później możemy zacząć powolutku wprowadzać tego rodzaju właśnie dodatkowe narzędzia. Tutaj, jeżeli już bym miała w ogóle coś wymienić jako pierwsze po wyleczeniu skóry, to na pewno nie będzie to gua sha ani bańka chińska, tylko proponowałabym na przykład wałek jadeitowy, dlatego że on będzie jeszcze dodatkowo chłodził skórę. Więc tutaj to jest taka ważna informacja. Nie podgrzewamy tej skóry w żaden sposób. Pamiętajcie, że podgrzewanie, czyli pobudzanie krążenia przy wszelkiego rodzaju tego rodzaju zmianach powoduje namnażanie problemu. Tak? Także to jest ważne, żeby tutaj ta skóra była łagodzona. Często mówi Pani, to już kolejne pytanko, że nie jest zwolenniczką antybiotykoterapii w przypadku trądziku. Mam 32 lata, skóra mieszana z niedoskonałościami, pomimo półrocznej prawidłowej pielęgnacji, zdrowego odżywiania, dużo ruchu, niwelowania stresu, tarczyca ok, skóra nie potrafi dojść do normalności. Kolejne badania, hormony płciowe przede mną. Jednak zastanawiam się, co ewentualnie jeszcze robić w walce o lepszą cerę. Niezależnie od wyników badań, bo nawet gdy wyjdzie coś nie tak, nie jestem też zwolenniczką antybiotyków. Jaka inna droga mi pozostaje, szczególnie, że trądzik jest o lekkim, średnim nasileniu. Pierwsza sprawa, nie wiem, co to znaczy zdrowe odżywianie. Przepraszam, absolutnie nie podważam tutaj, że Pani niezdrowo się odżywia. Natomiast dla każdego z nas zdrowe odżywianie, słuchajcie, może znaczyć coś innego. I od razu powiem tak, chętnie kieruję wszystkich naprawdę do dobrych dietetyków klinicznych. Słuchajcie, mnie się też wydawało, że ja się zdrowo odżywiam, bo zawsze jadałam dużo warzyw, mało mięsa, ale nie do końca były tak dobrze zbilansowane te posiłki. Często jest tak, że jak słuchajcie, dieta jest za mocno aż eliminacyjna i staje się zbyt skromna, to wtedy prowadzimy do upośledzenia mikrobiomu w naszych jelitach. Nasze jelita lubią różnorodność, więc ważne jest to, żeby ta dieta wręcz była rozbudowana, żeby dokarmiać nasze bakterie właśnie jelitowe. Więc tutaj proponowałabym naprawdę konsultację z dobrym dietetykiem klinicznym, który może zupełnie w ogóle otworzyć oczy na dietę, na odpowiednie odżywianie. Na pewno będzie też warto wprowadzić odpowiednią suplementację. Probiotyki, prebiotyki, postbiotyki, żeby jak najbardziej odżywić właśnie tę naszą mikrobiotę. Być może na początek eliminacja odpowiednich jakichś składników właśnie w pożywieniu. Może dieta rozłączna. Mi osobiście bardzo pomogła dieta rozłączna. Słuchajcie, już od roku nie łączę ze sobą białek chociażby z węglowodanami. I mi to bardzo pomogło. Pozbyłam się wzdęć, zniwelowało mi to zespół jelita drażliwego. Więc u każdego jest oczywiście sprawa indywidualna. Dlatego mówię, dietetyk kliniczny potrafi naprawdę zdziałać cuda. Ale tak jak mówię, wiem, że odpowiednia suplementacja prowadzi też do rozwiązania problemu. I wiem, że w dzisiejszym świecie, gdy mamy tak mocno zanieczyszczone środowisko i niestety pożywienie jest dużo gorszej jakości, bez suplementacji ani rusz. I oczywiście to są podstawy, a do tego odpowiednia terapia dobrze poprowadzona w gabinecie. Zabiegi gabinetowe są czymś w rodzaju treningu. To, co robicie w domu, to jest Wasze odżywianie, tak można by to porównać. Z kolei zabieg jest znacznie intensywniejszy i nie da się tego porównać do pielęgnacji domowej. On przyspiesza w ogóle regenerację skóry. Przyspiesza całe jej leczenie, gojenie i to jest fenomenalne rozwiązanie. Wiem, widzę, jak moje klientki przychodzą po kolejnym miesiącu, jak ta skóra zupełnie zmienia swoją strukturę, jak szybciej reguluje się praca gruczołów łojowych. Przy stosowaniu tylko i wyłącznie rozwiązań domowych takich efektów nie jesteśmy w stanie osiągnąć. Więc taka jest podpowiedź moja. Kolejne pytanie.
Jak pozbyć się czerwonych przebarwień po zaskórnikach? 2 lata temu strasznie mnie wysypało po oleju marchewkowym. Dermatolog nie pomógł. Stosowałam różne substancje i kwasy rozjaśniające i retinol też. Jestem już po 4. mezoterapii mikroigłowej, ale te zmiany nadal są widoczne. Mniej, ale nadal są. Co robić? Jeżeli są mniej widoczne, to fantastycznie, znaczy, że jest to dobry kierunek. 4 mezoterapii mikroigłowe w przypadku przebarwień to wcale nie jest aż takie rozwiązanie wow. Co mogę polecić z mojej strony, ale na pewno nie w okresie letnim? Proponowałabym kombinację na przykład zabiegów z mezoterapii mikroigłowej z kwasami plus po 2 tygodniach na przykład laseroterapię i to jest też świetne rozwiązanie. A w domu, jeżeli chodzi o stosowanie kosmetyków, to przede wszystkim kwas azelainowy. Cudowna rzecz na właśnie przebarwienia na komponencie takiej naczyniowej, czyli właśnie te takie zaczerwienione. Kwas azelainowy i kwas tranexamowy. Jedna z moich najbardziej ulubionych substancji, jeżeli chodzi też o ochronę skóry tutaj przed słońcem, a jednocześnie działaniem przeciw przebarwieniom i już likwidowaniem istniejących, to jest Sesderma emulsja rozświetlająca Azelac RU SPF 50. Tam mamy kwas azelainowy, kwas tranexamowy i butyl resorcynol. To jest też substancja pięknie rozjaśniająca. Połączenie, to jest takie combo i naprawdę cudownie działa. Też z kolei wszelkie zabiegi oparte na kwasie azelainowym, które można teraz w okresie lata wykonywać. Także kwas azelainowy, kwas tranexamowy to jest rewelacja. Co jeszcze mogę polecić? Teraz mi się przypomniało. Świetny preparat właśnie z kwasem tranexamowym. To jest preparat pod oczy, żeby było śmiesznie, z marki Mary May, z kwasem tranexamowym i z glutationem, czyli tripeptydem. Naprawdę ładnie likwiduje tego rodzaju plamki, tego rodzaju przebarwienia właśnie zaczerwienione. I można go stosować zarówno pod oczy, jak i na całą twarz. Ja już to niejednokrotnie mówiłam w moich filmikach. Więc odsyłam tutaj do filmu o Mary May i tam jest link do tego preparatu. Gorąco polecam. Czy testowała Pani już zabieg BB Glow i może się wypowiedzieć o efektach? Oraz jakie peelingi chemiczne możemy zastosować w gabinecie przed mezoterapią mikroigłową, zmywalne i te, na których można wykonywać nakucia? Po pierwsze, osobiście, jeżeli chodzi o praktyczne działanie, niestety jeszcze nie testowałam zabiegu BB Glow, ale już tłumaczę dlaczego. Miałam go w zamyśle już wdrożenie kilka dobrych miesięcy temu, jeżeli chodzi o gabinet, natomiast niestety on mi się w ogóle nijak nie wpisuje w moje działania, a już mówię o co chodzi. Zabieg BB Glow polega na tym, że wykonujemy zabieg mikronakuć ze specjalnym preparatem zawierającym pigmenty, które będą pięknie rozświetlały naszą skórę i będą czyniły taki efekt właśnie kremu BB na naszej skórze. Żebyśmy mogły osiągnąć oczekiwany efekt, ten zabieg musi być wykonany kilkakrotnie. Po jednokrotnym zabiegu będziemy miały dosyć krótki, przepraszam, znowu powtarzam, efekt na skórze. W związku z tym on musi być wykonany przynajmniej 2-3-krotnie. W odstępach 3-4-tygodniowych. To są oczywiście płytkie nakłucia, tutaj wykonujemy nakłucia na poziomie 0,25 mm. Natomiast dlaczego nie wpisuje się w moje działania? Dlatego, że żeby Wam dłużej utrzymał się efekt tego zabiegu, nie powinnyście wykonywać w domu żadnych, nie stosować w domu żadnych preparatów o działaniu złuszczającym. Czyli ani klasycznych peelingów, na przykład nawet enzymatycznych, czy już tym bardziej peelingów chemicznych. I tak naprawdę w tym momencie dla mnie tutaj szala przeważyła na tą moją pielęgnację, którą polecam moim klientkom, bo jeżeli one miałyby zrezygnować z tego rodzaju działań w domu, no to w tym momencie tak, spowalniamy tą regenerację komórkową, nie mamy tego rozświetlenia skóry i teraz tak, co chcemy osiągnąć, tak? Bo jeżeli chcemy osiągnąć, tutaj dla mnie jest to osiąganie takiego troszkę sztucznego efektu, bo oczywiście pobudzamy podczas zabiegu, podczas mikronakuć, pobudzamy tą skórę do odnowy, ale jednocześnie ten glow uzyskujemy za pomocą tych pigmentów. Tam też są zawarte jeszcze substancje pielęgnacyjne typowo. Natomiast ja wolę ten efekt glow osiągnąć za pomocą też działań w domu. Wiem, że nie mam żadnych wtedy obostrzeń, mogę włączyć do pielęgnacji właśnie i kwasy, i jakieś płatki złuszczające, dodatkowo jeszcze po prostu inne preparaty, na przykład enzymy właśnie, które będą rozświetlały moją skórę, czy retinol. Tutaj retinol absolutnie nam się w to nie wpisze, bo będzie
momentalnie zmniejszał efektywność tego zabiegu, to znaczy będzie wyłuszczał szybciej te pigmenty. Dlatego też nie wprowadziłam. Uważam, że jest to bardzo ciekawy zabieg, tylko po prostu trzeba wziąć za i przeciw, co chcemy osiągnąć. Ja jestem za stymulacją taką naturalną skóry. Dla mnie te efekty glow mają być osiągnięte przez to, co się dzieje wewnątrz skóry. Więc dlatego zwyczajnie w świecie nie wprowadziłam tego zabiegu. I jeszcze było pytanie o peelingi chemiczne, które możemy zastosować przed mezoterapią mikroigłową. Moim ulubieńcem absolutnie jest kwas ferulowy w roztworze wodno-alkoholowym. On się fenomenalnie sprawdza przed nakłuciami, ale również możemy zastosować wszelkiego rodzaju wodno-alkoholowe roztwory. Lubię stosować również kwas azelainowy, jeżeli mam chociażby skórę naczyniową, czy trądzik różowaty, ale w fazie rumieniowej, to też zaznaczam, bo nie wykonuję przy trądziku różowatym grudkowo-krostkowym. Natomiast wykonuję również mezoterapię mikroigłową przy trądziku pospolitym, jeżeli jest odpowiednio dobrany preparat, bo wtedy kwas azelainowy będzie ładnie mi to łagodził. Natomiast jeżeli chcemy zadziałać typowo anti-aging, kwas ferulowy jest moim zdaniem najlepszy. Nie stosuję przed zabiegiem zmywalnych typowo preparatów. To są typowo wodno-alkoholowe roztwory. Więc tutaj, tak jak już Wam mówiłam, Ferulac System chociażby, jak najbardziej, Azelac to jest też preparat, który bardzo często stosuję, marki Mediderma. Więc tutaj wodno-alkoholowe roztwory cudownie się w to wpisują. I kolejne pytanko, tutaj uwaga ważna, dosłuchajcie poprzednich komentarzy, za co dziękuję. Przy 14 pytaniu pomyliła Pani chyba peeling anti-dry z anti-rouge. W anti-dry, o który pytała Wicka, jest kwas mlekowy i mocznik, a nie laktobionowy i glukonolakton. Tak, więc jeżeli tutaj ogląda mnie ponownie ta osoba, to dziękuję za tą uwagę, bo rzeczywiście. Tu, jeżeli chodzi o peeling anti-dry, tam mamy mocznik nawilżający i właśnie kwas mlekowy, a w peelingu anti-rouge jest kwas laktobionowy i glukonolakton. To taka różnica. I ostatnie pytanie. Mam pytanie odnośnie trądziku hormonalnego. Mam cerę dojrzałą, naczyniową, mieszaną, bardziej ze skłonnością do zaskórników niż do większych niedoskonałości. Jednak raz w miesiącu pojawia się u mnie problem z pojedynczymi, ale bardziej uciążliwymi zmianami, głównie w strefie T. Jak mogłabym wspomóc swoją cerę w tym czasie? Proponuję tutaj wtedy zastosować właśnie troszeczkę takie intensywniejsze rozwiązania, bo można wtedy to, co już wspominałam też wcześniej Wam przy takim radzeniu sobie, to takie SOS. Możemy zastosować na przykład po peelingu kwasowym, nałożyć sobie miejscowo wtedy retinol, tak? Czyli jeżeli tutaj by była ta strefa T. Tylko też uwaga, żeby nie stosować, jeżeli mówimy już o całej strefie T, żeby nie stosować przez cały tydzień tego rodzaju rozwiązania, no bo dojdzie do podrażnienia i dojdzie do uszkodzenia tutaj bariery hydrolipidowej, więc nie w ten sposób. Ale można ewentualnie troszeczkę intensywniej skórę postymulować kwasami w tym czasie. Bardzo dobrym rozwiązaniem będą dwa preparaty z marki Skintra, którą ostatnio Wam przypominałam. Tonik Brightoner bądź Serum Reviver. W toniku Brightoner mamy kilkuprocentowe kwasy, tam jest w sumie 9% stężenia kwasów. One są na tyle delikatne, że przecudnie rzeczywiście uspokoją tę skórę i wtedy te kwasy możemy sobie zastosować na przykład 3-4 dni z rzędu, licząc się z tym, że nastąpi złuszczanie. Tak samo w przypadku Serum Reviver, które jest troszeczkę delikatniejsze, bo tam mamy azeloglicynę, o ile dobrze pamiętam, w stężeniu 20%. I azeloglicyna dodatkowo będzie nawilżała tę skórę. Więc Serum Reviver jest troszkę delikatniejszy od toniku Brightoner. Więc w zależności od tego, jeżeli mamy większą pracę gruczołów łojowych, polecę tonik Reviver. Wtedy używamy dosłownie tam 2-3 krople na tą strefę T, kilka dni z rzędu, a jeżeli skóra jest bardziej skłonna do przesuszeń, podrażnień, to wtedy proponuję Serum Reviver, bo azeloglicyna jeszcze dodatkowo będzie miała te działanie przeciwrumieniowe i nawilżające. I to jest super rozwiązanie. Możemy też zrobić tak, że co drugi dzień, czyli na przykład, powiedzmy, zaczyna się ten taki problematyczny tydzień. W poniedziałek sobie nakładamy ten preparat kwasowy, bądź właśnie serum z azeloglicyną, dzień odpuszczamy, w środę nakładamy, dzień odpuszczamy i nakładamy w piątek. I to jest wtedy świetne wyjście z sytuacji. Także myślę, że to powinno w dużej mierze pomóc. Kochane, dziękuję Wam na dziś, jak zawsze. Dziękuję za, słuchajcie, po raz kolejny wypełnienie takiej ilości ankiet. Absolutnie to mnie zaskoczyło, totalnie położyło na łopatki. Dziękuję Wam za te wszelkie ciepłe słowa, Wasze wypowiedzi, że chciałyście ten czas poświęcić. To naprawdę bardzo dużo dla mnie znaczy.
No i jeszcze raz powiem, że tworzycie tutaj cudowną, tworzymy tutaj cudowną społeczność, bo robimy to razem. Także przysyłam Wam duże serducho z mojej strony, pozdrowionka i wszystkiego dobrego i widzimy się już za chwilkę.